jest Wystawa Piękna? Wystawa Piękna to już jest 19. edycja Wystawy Piękna. Nie jest to uroczystość jednorazowa, kontynuujemy. Jest to przegląd twórczości plastycznej i technicznej młodzieży, nie tylko naszej szkoły, ale również innych zaproszonych do udziału w tym wydarzeniu placówek. W tym roku mamy 11 placówek. To, co jest wyeksponowane na wystawie, to są prace, które powstawały w przeciągu całego ubiegłego roku szkolnego. Podczas wystawy dzieje się też coś ciekawego, twórcze warsztaty integracyjne. Uczniowie w grupach tworzą nowe prace i zawsze proponujemy różnego typu tematy. W tym roku mamy 3 tematy. Jeden związany z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, 100 lat niepodległej. Drugi malarski temat i dowolny temat, jeżeli uczniowie chcieliby indywidualne swoje możliwości zaprezentować. Grono Państwa uczniów, czy też zaproszeni goście? To są i nasi uczniowie, i zaproszeni uczniowie, ci, którzy eksponują pracę. Po raz pierwszy na przykład zaprosiliśmy do udziału Liceum Sztuk Plastycznych. Mamy również uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Bardzo chcieli uczestniczyć w warsztatach, integrować się.